wszyscy Polacy to meteopaci. Nie śmieję się oczywiście, ale powiem, jak się spotykam z ludźmi, którzy się zajmują klimatem, pogodą z różnych części świata, to faktycznie wychodzi z tego, że to jednak Polacy są największymi meteopatami na świecie, ponieważ w innych częściach świata takie, powiedzmy, odczucia ludzie mają rzadko. Może już podczas takich naprawdę skrajnych przypadków typu przejście huraganu, jakieś silne mrozy, fale upałów, no to wtedy wiadomo, no nie da się nie czuć tego, co się dzieje. Natomiast takich sytuacji, że ktoś czuje zmianę pogody w kościach, to na świecie szukaj ze świecą. Także naprawdę możemy być dumni z siebie, że jako Polacy najszybciej odczuwamy i najbardziej zmiany pogody na świecie. Moim zdaniem to mit. Ja osobiście nie mam takich uczuć, ale znam wiele osób, moi rodzice na przykład również, którzy twierdzą, że potrafią takie zmiany wyczuć z czasem, więc nie śmieję się tu oczywiście, po prostu no, chyba taka nasza cecha narodowa.